boska wiedza prowadzi. Choć błądzę w ciemnościach, poprowadź mą duszę ku światłości. Święty Akarać, niech wieczna światłość mnie chroni. Twa boska wiedza prowadzi. Cicho! Chociaż błądzę w ciemności. Zawrzyj mordę! Wyczuły nas. Wiać! Nie da rady! Musi dać. Święty Akarać, niech wieczna światłość mnie chroni. Twa boska wiedza prowadzi. Hej, spójrz na mnie. Całe złoto świata. Na wyciągnięcie ręki. Nie. Ja pragnę tylko wiedzy. Nadchodzą! Wiem. Chodźcie tutaj! Idź. Złam pieczęć. Musimy wejść do środka! Światłości pomóż mi. We trzech kroczą. Moc trzech drogę otwiera. Krew wskazuje. Nic z tego nie rozumiem. Krew jest kluczem. Krew jest kluczem! Trzeba trzech ludzi! Szybko! Idźcie! Zatrzymam je! Już! Więc tu stoi, że krew ochotników idzie tu! Po prostu świetnie! Ha! To działa! Trzeba mu pomóc! Już jest, trupę! Nie! Szkoda, że nie dał rady. No nic, bywaj tak. Lepiej dzielić na trzy niż na cztery. Złoto musi gdzieś tu być. Czytaj to. We trzech kroczą, moc trzech drogę otwiera, a krew ochotników. Chwała. Chwała stworzycielce. Chwała czczurze. O nie. Nie. Mówco z forsą. Co tam pisze? To przywołanie. Nie wolno mi, nie powiem tego, nie zmusisz mnie! Nie okłamuj mnie! Przyszliśmy po skarby! Co to za miejsce? Nie wiem. Może świątynia. Albo grób, albo... To brama. Kluczem.
Święty Akaracie, niedźwiedź na światło zmierzaj. Twa boskowie zaprowadzi. Chociaż kroczę w ciemnościach, poprowadź moją duszę ku światłości. W otchłani szukamy wybawienia. We trzech kroczą, moc trzech drogę otwiera. Przez krew ochotników. Wróć, gdzie twój dom. Chodź. Święty Akaracie, niech wieczne światło mi chroni. Twa boska mnie naprowadzi, chociaż kroczę... Otwórz oczy. Wieczna światłość mnie chroni, wieczna światłość mnie chroni, wieczna światłość mnie chroni, wieczna światłość... Światłość? Tutaj nie ma światłości. Wkroczyłeś w ciemność, powiedzę. Tak. A cała wiedza, której chcesz, jest tu. Ulegnij. Wypowiedz inkantację. Sprowadź ją do domu. We trzech kroczą. Moc trzech drogę otwiera. Przez krew ochotników. Wróć, gdzie twój dom. Chwała Córze Nienawiści. Stworzycielce, sanktuarium. Chwała. Święta Matko, ratuj nas. Du-du-du-du-du. Pierwsza trzy i... Lecimy z tematem. O jak ja się nie mogłem doczekać. Dobra. I po moim całym dumaniu, zastanawianiu się, dalej mam dylemat, czy nekromanta, czy czarodziejka, ale jednak decyduję się na czarodziejkę i dosłownie czarodziejkę, nie czarodzieja. Nie pamiętam, jaką postać mniej więcej, bo przed nim razem tworzyłem, ale chyba z tej bazowej coś... Przeróbmy ją jakoś troszkę. A może coś nam się uda? Wygeneruj losowo. O! Kolor oczu czarny, kolor skóry, wariant twarzy, włosy czarno-czerwone. Ładnie to wygląda. Akcesoria. To wygląda spoko. Kolor wzorów. Krwiste, świeża krew. Pięknie. Finalizuj, nie chcę postaci hardkorowej. Okej. Okay. I w
Wybierz preferencje do otrzymywania więcej informacji, bardziej szczegółowe samouczki polecane graczom rozpoczynającym. Minimalna dotycząca wyłączenia nowych funkcji, możesz odkryć piekło na własną rękę. Widzicie, to chcę wszystko. Ranga świata pierwsza czy druga? Pierwsza. Oglądałem kilka poradników kilka razy i za każdym razem jednak radzili wybrać tą pierwszą rangę świata. Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Miało być schronieniem przed wojną pomiędzy niebiosami i piekłami. A stało się kolejnym polem bitwy dla wiecznego konfliktu. Tajemniczy Horadrimowie dbali o bezpieczeństwo śmiertelników. Ale ich wiedza i potęga to melodia przeszłości, a stwórcy sanktuarium powrócili, aby upomnieć się o swoje. Oto historia ich upadku. Szukać lepszego schronienia, zanim całkiem zamarznę. Nie wiem, gdzie ty tu, Darnok, widzisz jakieś porównanie do Doom Eternal? Chyba, że jeśli chodzi o dużą ilość posoki czy coś. Dobra. Lecimy z temacikiem i są wargi. Lecimy. Aha, bo ten nasz lewy to był przecież ten. To był atak dystansowy. Te uniki są fajne. Wyzwanie.
ofiarnicza. Okej. Mało zdrowia, wciśnij kół. No, na razie nie mamy problemu ze zdrowiem. Więc nie widzę powodu, żeby wciskać kół. Ale bo się zastanawiałem jeszcze nad stworzeniem łotrzyka. Gdzieś tam rozmawiałem właśnie ze znajomym i mówił, że udźwiękowienie podobne. Aha! No, Doom ma muzykę Micka Gordona, więc... I Doom ma dużo bardziej elektroniczną, mocną. To jest mocny bas, ale tylko bas. Kolejne opuszczone miasteczko. Demony. Wszędzie demony. Kły, szpony w ciemności. Ugryzł mnie! Uważaj! Całkiem zwariował. A co ci do tego? Cicho już, Oswen. Wybacz, nieznajoma. Przybywasz w niespokojnych czasach. Tego wariata przywiało tutaj nie wiadomo skąd i od razu zaczął sprawiać problemy. Demony wypełzają z ruin, żeby nas zabić, pozabijać nas wszystkich. Ruiny? O czym on mówi? Chyba wiem, o co chodzi. Chodź, wszystko ci wyjaśnię. W ruinach na północ stąd czai się zło. Ten nieszczęsny mnich musiał się tam zapuścić. Nawet taki święty mąż jak on postradał zmysły przez to, co tam zobaczył. Przepraszam, trochę tu ciasno. Lepsze to niż jaskinia. Ogień ładnie się pali. A, to miasteczko jakim wiele. Ale to dom. Zrobimy dla niego wszystko, co w naszej mocy. Na razie jednak będziemy musieli trzymać go w szopie. W końcu próbował odgryźć Oswenowi palce. Elenta jest nieco przygłucha od zeszłej zimy. Musisz mówić trochę głośniej. Mogłabyś ochronić nas przed tym, co tam siedzi? Nie mamy się do kogo zwrócić. Jeśli w mroku tych ruin rzeczywiście czai się zło, wyciągnę je na światło dzienne. Naprawdę? O, dzięki ci. Naciśnij A, aby przydzielić umiejętności w drzewku, bicz wyładowań. To chyba był perf, w którym miałem iść. Więc spoczko. I możemy sobie ze wszystkimi pogadać oczywiście. Jeśli Defmir zajmuje całe miejsce przy pomysku, wystarczy mu porządnie. Szybka rozmowa. Lecimy z tematem. 7 minut przed czasem uruchomiona gra. Ten temat demonów. No tak, Darnok, zgadza się. Zgadza się. Temat demonów się jak najbardziej zgadza. Zdobywasz nowy przedmiot. Naciśnij C, ale to jeszcze się nie będziemy z tym bawić. Z tymi rzeczami aż. Żeby tam każdy najmniejszy przedmiot ubierać, zakładać i tak dalej. Tekstury leczenia, skrzynia, interakcja. Aha, czyli to jednak miało być na dole. Okej. Plus 3 do obrażeń, plus 12 do obrony. Pamiętam, że pierwszy raz jak uruchomiłem grę, to wziąłem i w tej pierwszej miejscówce właśnie tam jest ten handlarz. Tam u niego coś kupiłem, jakieś ubranka, coś tam. Chwilę, moment później znalazłem lepsze. Po prostu w ciągu 2 minut. Także. Zakupy u handlarzy w Diablo właśnie takie są. Nieopłacalne w skrócie. Dobra. Lecimy.
chodźcie. Wow. Sam sobie przywaliłem, bo wlazłem w tą beczkę. Tam jest jakaś kapliczka życia. No sprawdźmy tą drogę. Ten potwór pierwszy raz był jakiś ten silniejszy, bo z tarczą. Szkielet tarczownik. Kapan szkieletów, łucznik. Co my tu mamy? O, a ci mają na sobie... O właśnie, busta od tego grobowego szkieletu. No. No i wszystko jasne, o co chodziło. Fajnie, wszystko się szybciutko wyjaśnia. Skrzynunia. Nie ma nic lepszego niż skrzyneczki. No, muszę przyznać, że tak. Jest płynnie. Jest. Działa bardzo ładnie. Wygląda bardzo ładnie. W sumie zrobili coś z tym, co zarzucali gracze? Nie, nie da się dalej odsunąć kamery. To gracze mocno tam oponowali, widziałem na Reddicie, na forach, pisali bezpośrednio do Blizzarda, że gra jest strasznie blisko, że ta kamera jest praktycznie... czy jak na Hagen Slash'a to nie jest spotkanie blisko. Co ciekawe, twórcy w tym samym czasie zaproponowali właśnie jakieś możliwości zmiany kamery. Coś... Kurczę, teraz mi wyleciało z głowy, co oni zaproponowali. Ale jakąś taką sporą zmianę kamery. Że kąt, że... no jakieś tam kilka rzeczy z tą kamerą, że będzie można zmieniać. A gracze napisali, no ale to tylko, żeby można było wziąć i oddalić tą kamerę. Nic więcej nie chcą. Tylko to. Nie, tego się nie da. O, przypomina się dwójeczka. Upadły szaman. Ożywianie te sprawy. Jest klimacik. Jest klimacik. Dobra. Nie jestem jeszcze gotowa. Ognisty upadł. No i mamy pełną wersję dubbingową. Wszystkie teraz te rozmowy są dubbingowane. Wcześniej przecież mieliśmy język angielski i tylko i wyłącznie napisy. I to jeszcze te napisy były tak czy po czy. Część przetłumaczona, część nie. Nasze kwestie wszystkie były po angielsku. A tu już było ładnie. Teraz już jest ładnie. No patrząc na wszystkie premiery ostatnio, które się zdarzały, to... Słuchajcie, to ta premiera to jest naprawdę... I co, przyspiesz coś? Nawet punktów nie rozdałem. Także... Ten pierwszy poziom trudności mogłem sobie spokojnie włączyć, ten drugi, bo czarodziejka się świetnie sprawdza. Jak nam wystarcza lewy przycisk myszy, żeby pokonać pierwszego bossa, nie? No. Dobra, i tu jest wyjście po sznurze. Tym razem postaram się cisnąć fabułę jak najszybciej. Poprzednio w becie sobie tutaj trochę poszlajaliśmy się, pozwiedzaliśmy, więc... Oczyściłam stare ruiny. Jesteście już bezpieczni. Naprawdę? O, na światłość! Niebiosa nam cię zesłały! O, tylko... Przykro mi, ale nie mamy ci czym zapłacić. Jest za to gorąca strawa, miłe towarzystwo i... Kufel czegoś dobrego.
Zabijesz posmak polewki! Zaszczytem będzie, jeśli do nas dołączysz! Zdrowie bohaterki! Przez krew matki i przez jej ciało będziesz oglądać jej chwałę, a później umrzesz. Jeszcze chwilę! Idą tu! Cała przeklęta wioska! Wstawaj! Wstawaj! Musimy stąd uciekać! Tam! Brać ich! Niech światłość nam dopomoże! Dobrze na stracenie! Wszyscy na stracenie! Brakuje mi teraz tych skilli. Musimy rozwinąć sobie to drzewko jednak bardziej. Dawaj, dawaj, dawaj. Stanis. Wani. Nosisz w sobie teraz błogosławieństwo. To już wszyscy. Jeśli światłość dopisze. Szaleńcem? Ci heretycy odurzyli mnie, gdy wyszedłem z ruin, zupełnie jak ciebie. Opamiętałem się i uciekłem. Próbowałem się dostać do kaplicy, ale była zamknięta i... Co to za nowe oblicze zła? Krwawe płatki? Musieli mnie nimi nakarmić.
świętokradczy rytuał. Skąd wiedzieli, jak go przeprowadzić? Może odpowiedź kryje się w kaplicy. Nie bez powodu trzymali ją zamkniętą na cztery spusty. Klucz może być przy tej kobiecie, która ich prowadziła. Już go zakosiłem. Mam już klucz. A, przemyślała to gra. I... kolejna cutscenka zaraz będzie, więc nie mam co się za bardzo odpalać z gadaniem. Krwawe płatki, jak te, którymi mnie nakarmiono. Czyli to prawda? Wskazał wam drogę ku zbawieniu. A wy zbaczacie z niej przy każdej możliwej okazji. Pijecie, uprawiacie hazard, pożądacie, kradniecie. Wstyd to. Grzech jest ich dziedzictwem. Moje dzieci. Władcy piekieł nadchodzą, by pochłonąć nasz świat. Zbawienia nie znajdziecie w światłości, lecz w sobie. Wiara nauczyła was, by tłumić żądzę serca i samych siebie zakuwać w kajdany. Zerwijcie łańcuchy i odkryjcie, kim powinniście być. Zerwijcie łańcuchy. Odnajdźcie piękno w grzechu. Walczcie! Odrzućcie pokusę! Vani, to ja! Sprowadziłem twoje dziecko na świat! Suche stepy i kontynuuj przygotowania. Teraz rozpocznie się nasze dzieło. Dochodzisz do siebie. Światłości niech będą dzięki. Okay, rozdajemy sobie punkciki. Bicz wyładowań, wzmocniony bicz wyładowań. Charged bolts.
iskra, a tu będzie wiązka błyskawic, to będzie to. Wiązki błyskawic i flickering arc lash. Flickering, czyli plus 6 do movement speeda. Okej, okay, czyli to. A nie mam punkcika. Dobra. Szukałem miejscowego kapłana. Przestał wysyłać dziesięciny. Chciałem się dowiedzieć dlaczego. Gdy zbliżyłem się do wioski, wyczułem mrok kłębiący się wokół ruin. Poszedłem zbadać sprawę. Znalazłem ciało kapłana i demony. Niczym głupiec schroniłem się w nowisku i jadłem ich strawę. A co było dalej, już wiesz. Kompletnie cię odcięło. Myślałem już, że zabrała ci ciemność. Zaciągnąłem cię tu i podpaliłem to przeklęte miejsce. Co tam się stało? Widziałam coś, jakby wizję, rogatą demonicę. Powiedziała, że władcy piekieł nadchodzą, że chce pomóc ludziom przetrwać. Pomóc im? Nazwała ich swymi dziećmi, a oni przyjęli ją jak matkę. Matką? Nie, to niemożliwe. Muszę to zgłosić katedrze. Posłuchaj, na wschód stąd mieszka pustelnik. To człowiek o wątpliwej reputacji, ale posiada potrzebną nam wiedzę. Może nam pomóc. Przyprowadź go do katedry w Kiowosadzie, a zaskarbisz sobie przychylność światłości. Jak widać, tutaj im światłość średnio pomogła, więc jakby ci to powiedzieć, no... Może niekoniecznie w tą stronę powinniśmy iść? Nie nazywaj jej tak. To Lilith, demonica. W świętej księdze napisano, że będzie kroczyła wśród śmiertelników, podając się za matkę sanktuarium. Jeżeli w istocie jest tutaj, to grzechy ludzkości przywiodły ją na ten świat. Otacza się mroczną wiedzą. Zachowaj ostrożność i módl się, by on też nie był po stronie Lilith. Ej, nie, no gdzie tam? Gdzie tam? To tylko z wami klechami nigdy nic nie wiadomo. Dobra. I mamy tędy. I lecimy. Ja sobie biorę.